Baker Company, listen up. This is the big one. Operation Overlord, the air and seaborne invasion of Normandy. On H hour D-Day, seaborne infantry will attack five beaches, codenamed Utah. Witam was bliska ponownie. W kolejnym odcinku zagramy w Call of Duty. Powiem wam tak, że interesowałem się kiedyś właśnie mocno II wojną światową, klimatem. I powiem wam, że no, najlepszy motyw był z lądowaniem w Normandii sił sprzymierzonych. I pamiętam, że duże znaczenie miało przygotowanie wojsk sojuszniczych. No i największy problem mieli chyba tylko Amerykanie na plaży Omaha, a tak to starcia przeszły bez większych problemów na Utah, Gold, Juno i Sword. I także też ludziska duży wpływ miało na powodzenie akcji. Chaos w Francji po lądowaniu sił spadochronowych, bo Niemcy byli zdezorientowani. To dużo ułatwiło aliantom właśnie lądowanie na w Normandii. A kolejną sprawą, taką ciekawostką, było tak, jeśli kiedyś się przygotowywali do lądowania, były treningi prowadzone na plażach w Wielkiej Brytanii i pamiętam, że do zatoki wpłynął U-bot i było ostre polowanie na tego U-bota, żeby po prostu się nie dowiedzieć, co alianci kombinują. Udało się im go zatopić, ale to było istny wyścig z czasem. Naprawdę, ludziska, warto sobie przypomnieć, znaczy przeczytać sobie kilka właśnie takich operacji z II wojny światowej. To jest najlepszy okres. Okej. Okay. A tu w międzyczasie lądowanie się odbyło. Okej. Okay. Drewniana trumna poleciała. Okej, okay, pięknie. Oczywiście musiałem spudłować. I cóż, naprawdę, ludziska, misja dosyć przyjemna i fajna, tylko szkoda, że są takie króciutkie, że musi być ten ekran wczytywania i ja nie wiem, kiedy za bardzo uciąć to. Okej, okay, zakradnijmy się. I chyba ja... Pięknie, weszło. Nice. Chyba jedna ludziska z Call of Duty z pierwszej gier miało opcję czołgania się. To też dosyć dobry wpływ. No, okej, okay, koledzy grali sobie w szachy. Szachów nie ruszyło, ich na pewno trochę wstrząsnęło. I teraz ludziska, najlepszy motyw, żeby szybko ukończyć tę misję, jest rozstawienie tego. No i kompas kazał nam czekać za murkiem. Ja wam sugeruję udać się zaraz pod dom, żeby za dużo nie kombinować. O, to ludziska w tamtym czasie robiło piorunujące wrażenie, to lądowanie. Teraz może to dupy nie urywa, no ale gra nie zmienia faktu, że jest świetnie. To jest moim zdaniem pozycja obowiązkowa. Mogliby twórcy wyrzucić opcję HD. Okej, okay. Dajmy im trochę zajęcia. Okej, okay, jeszcze raz. Ho. Pięknie wyszło. No chłopaki, chodźcie. Pali się. Okej, chyba, że nikogo nie ma. O, pięknie, z buta. No, wstawaj. Dziękuję. Jeden i drugi. Pięknie. Okej, chyba koleś tamten przeżył.
Aj, i zginąłem. No niestety, zdarzy się. Okej. Hedzik. Dziękuję. Pięknie. No, tłuc gnoi, tłuc gnoi. Ok, ktoś jeszcze jest? Chyba nikogo więcej nie ma. Fuck! Wszystkich naszych wycięli. A myślałem, że już będzie ok. Okej, ładnie tutaj duszą. Masz, poczęstuj się. Pomóżmy trochę naszym. Ale czemu mnie z granatą muszą traktować? Pięknie. I cudownie. Okej, weźmy sobie apteczkę. No i cóż, no i koniec pierwszego etapu. To myślę, ludziska, że zrobimy sobie kolejny etap razem z tym. A właśnie dlatego szkoda, że to jest... takie właśnie króciutkie etapy są w grze. No ale cóż, nic nie poradzimy. I co ludziska, jeszcze najważniejsze, to jest oparty na wydarzeniach z 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej Amerykańskiej. Okej. Okej, szybciutko do przodu. Okej, obydwa trafione. Pięknie. Wejdziemy sobie do góry. Dropnę sobie tylko granaty. I lecimy dalej. O, ładnie sobie chłopaki radzą. Pięknie. O, nice. Zawsze pamiętam, ludziska, że miałem problem z tym na tym etapie. Cudownie. Dobra, czyścimy. Fuck! O, super wyszło. Jeszcze apteczkę zostawił żołnierz. Dziękuję. Super. Czyściutko. No, panowie, idziemy dalej. No, wystawiać łebki. Dziękuję. No, ogień zaporowy, chłopaki. Cudownie. Switaśnie. No. Jak rasowo się rzucamy. Grunt to przeżyć. No niestety, ludziska, wojna nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Okej, sprawa załatwiona. Okej, tu chłopaków poczęstujemy z granatów.
O, pięknie. Wszystko weszło, myślałem, że coś schrzaniłem. No, panowie, wbijamy się. Kurde, nie zabiję gnoja. Dziękuję. No i wysadzajmy to dziadostwo. Pilotkę. Przeciwlotnicze. Okej, okay, Niemcy już lecą. Miejmy nadzieję, że uda mi się przebiec. O, fuck, właśnie o tym mówiłem. Kurde, odrzucił. Ledwo żyje. O, udało się przeżyć. Dobra. Jesteśmy kolejną. I dostanie chyba ostatnia ludziska. Mhm. Akurat ten etap ludziska niedawno przechodziłem, także wiem, czego się spodziewać. Fuck. Okej, okay, widzę, że chłopaki ostro prują. Dobra. Ostatnia pilotka. Gorąco było. Chłopaki, zapora. Okej, chyba wszyscy. Okej. Chyba tam tego Niemca zabiło. Mhm. Swoją drogą, ciekawe jak się Niemcy czują w grę z II wojny światowej. Okej, mamy lekkie straty. Ten to jest już w ogóle ciężko ranny. No i coś ludziska, tutaj myślę, że możemy sobie... zakończyć pierwszy odcinek. No i cóż. Zapraszam do kolejnego. Z ludziska komentujcie i oceniajcie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.